Ta przystawka znika jako pierwsza ze świątecznego stołu. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić moją rybę po grecku. Dorsza kroimy na kawałki, doprawiamy solą i pieprzem i pieczemy w 200 stopniach przez 10 minut. Możecie też użyć innej białej ryby. Cebulę kroimy w kostkę i wrzucamy ją na rozgrzaną patelnię. Smażymy przez kilka minut i doprawiamy solą oraz pieprzem. Na tarce ścieramy marchewkę i pietruszkę. Dorzucamy je na patelnię i smażymy przez kilka minut. Dodajemy pastę pomidorową płatki chili, wędzoną paprykę i majeranek, jeszcze liście laurowe i ziele angielskie. Smażymy to przez chwilę. Wlewamy wodę, mieszamy i gotujemy to wszystko przez około 15 minut. Wyłączamy ogień, dodajemy miód i sos sojowy. Na talerzu układamy porcję warzyw, na to ryba, jeszcze trochę warzyw i gotowe.